15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem doszło do największej bitwy średniowiecznej Europy, w której zwyciężyły sprzymierzone wojska Korony i Litwy. W dzisiejszym odcinku, na prośbę moich widzów, postanowiłem wybrać się trasą, jaką sprzymierzone wojska polsko-litewskie maszerowały na Grunwald. Będziemy maszerować od momentu przejścia wojsk polsko-litewskich przez granicę państwa krzyżeckiego, aż do momentu, kiedy starły się one tu pod Grunwaldem z krzyżakami. Zapraszam do wspólnej przygody. Sprzymierzona armia wojsk Korony i Litwy przekracza granicę państwa krzyżackiego w dniu 9 lipca. Zgodnie z opisem Długosza to było naprawdę uroczyste wejście z rozwiniętymi chorągwiami, sztandarami, przy śpiewie Bogu Rodzicy. Polscy i litewscy żołnierze wkraczają na teren wroga. Jeszcze tego samego dnia, 9 lipca, kiedy król Władysław Jagiełło każe rozłożyć swój obóz nad jeziorem Kiełpińskim, żołnierze litewscy i tatarscy pustoszą miasto Lidzbark, wówczas Lidzbark Welski. Tu w Lidzbarku, który przez długie lata dla odróżnienia od Lidzbarka Warmińskiego, nazywany był Lidzbarkiem Welskim, bo nad taką rzeką jest położony, doszło 9 lipca do poważnego incydentu. Otóż żołnierze litewscy, którzy wkroczyli do miasta i pustoszyli je, dopuścili się również świętokradztwa. Otóż dwóch śmiałków weszło do świątyni, po której reliktach teraz spaceruje, świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, i mieli tu dokonać aktu świętokradztwa, który polegał na tym, że rozbili tabernakulum i rozsypali święte ciało Jezusa Chrystusa, hostię, po podłodze i mieli je podeptać. Kiedy o tym dowiedział się książę Witold i król Władysław Jagiełło, nie mogli zostawić tego postępku bez reakcji. Dlatego książę Witold nakazał tym dwóm szubrawcom zbudować sobie własnoręcznie szubienice i nakazał im samodzielnie obwiesić się, powiesić na oczach całego rycerstwa. Był to jasny sygnał dla całej armii, że takie zachowania na tej wyprawie nie będą tolerowane. Król Władysław Jagiełło nie mógł sobie pozwolić na to, aby tego typu postępki potwierdzały teorię krzyżaków, którzy twierdzili, że ich chrześcijańskie państwo zostało najechane przez pogan. Po tym wydarzeniu król nakazał krakowskiemu klucznikowi Zyndramowi Zmaszkowicz zająć się sprawą dyscypliny w jego oddziałach, dlatego mianował go naczelnym obozdem i takimi często brutalnymi metodami utrzymywano dyscyplinę w tej wielkiej armii. A trzeba pamiętać, że nie było to w większości regularne rycerstwo, ale pospolite ruszenie. Po zdobyciu i spustoszeniu Lidzbarka wojska sprzymierzone wyruszyły dalej w kierunku Malborka, kierując się na brud w Kurzętniku. Tu na wzgórzu w Lidzbarku warto zadać pytanie, czy celem wojsk Jagiełły było naprawdę oblężenie Malborka. Ówczesni szpiedzy, ale też szlachta, która bywała przecież w Malborku, wiedziała, że jest to zamek wręcz nie do zdobycia. Dlatego bardziej prawdopodobne jest to, że przemarsz wojsk sprzymierzonych przez państwo krzyżackie, palenie poszczególnych wiosek, miast, miał na celu nie tyle doprowadzenia do oblężenia Malborka, co do wyprowadzenia krzyżaków z ich twierdz i warowni. Bitwa
Bitwa pod Grunwaldem nie była wydarzeniem zaplanowanym. Bitwa w tym miejscu była wydarzeniem czysto przypadkowym. Owszem, rok wcześniej na tajnej naradzie w Brześciu Litewskim nad Bugiem przywódcy polsko-litewscy zaplanowali, że w przyszłym roku wszystkimi siłami uderzą na Malbork i sprowokują Krzyżaków do walnej bitwy w polu. Ale nikt nie był w stanie dokładnie przewidzieć, gdzie ta bitwa się odbędzie. Romantyczne ruiny zameczku w Kurzędniku, zameczku położonego na wysokiej górze, który kontrolował niewątpliwie brud, którym miały w planie przeprawić się wojska Korony i Litwy. Na drodze maszerującej armii stały naturalne przeszkody i po imponującej przeprawie pod Czerwińskiem nad Wisłą przez most łyżwowy, tak zwany współcześnie most pontonowy, wojska Jagiełły stanęły przed kolejną przeszkodą, naturalną przeszkodą, jaką była rzeka Drwęca. I tu w pobliżu zameczku znajdował się znany brud, przez który oddziały miały się przeprawić. Zanim jednak doszło do przeprawy, przedni zwiad odkrył, że w rzece pojone jest 50 bojowych koni, koni krzyżackich. Dlatego też rzeczywiście zwiadowcy zabili wszystkich, którzy pilnowali te konie i konie zostały odprowadzone do obozu polskiego. Ale królowi dało to do myślenia. Przeczuwał, że gdzieś w pobliżu przygotowana jest zasadzka. Dlatego też wysłał swoich zwiadowców, aby sprawdzili, co dzieje się po drugiej stronie rzeki. Z tej perspektywy dobrze widać wijącą się w dole rzekę Drwęcę. Po drugiej stronie rzeki Drwęcy stał już wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen ze swoją armią. Oni byli dobrze przygotowani do bitw. Jeśli gdzieś w kampanii grunwaldzkiej znajdowały się osławione wilcze doły, to niewątpliwie było to tu pod Kurzędnikiem. Tu pod Kurzędnikiem Krzyżacy byli okopani, mówiąc współczesnym językiem. Mieli przygotowane zasadzki, dostępu do rzeki bronił ostrokuł, a na wysuniętych pozycjach znajdowali się kusznicy, łucznicy, którzy mieli dokonać pierwszego pogromu w przeprawiających się oddziałach. Tu również gotowa do strzału czekała artyleria, a z tyłu oddziały odwodowe, które miały dokończyć pogromu na siłach zjednoczonych. Na szczęście król Jagiełło wyczuł podstęp wielkiego mistrza i nie pozwolił, aby oddziały ruszyły z marszu do bitwy. Zdaniem historyków tu pod Kurzędnikiem doszło do kryzysu w samym dowództwie sił Korony i Litwy. Co robić dalej? Wróg jest po drugiej stronie rzeki, właściwie w zasięgu ręki. 30-tysięczna armia jest gotowa do boju, są emocje, jest siła, jest wielki potencjał, aby uderzyć na wroga. Każdy chce go sięgnąć. Ale król waha się, nie wie do końca, co robić. Być może nawet doszło do kłótni pomiędzy poszczególnymi dowódcami tej wielkiej armii, między królem a Witoldem. Dopiero po kilkunastu godzinach, co pokazuje, że naprawdę dowódcy nie wiedzieli, co dalej zrobić, król Władysław Jagiełło daje sygnał do odwrotu spod Kurzędnika. Oczywiście taka decyzja króla o wycofaniu się spod Kurzędnika, kiedy wróg jest tuż i można go sięgnąć, mogła wywołać potężny chaos w armii, mogła wywołać falę nieposłuszeństwa i jakieś bunty, co doprowadziłoby do rozproszenia tej potężnej siły zgromadzonej tutaj pod Kurzędnikiem. Dlatego też tu, w tym miejscu, król Władysław Jagiełło powołuje Radę Ośmiu. Król dowodzi całą armią, ale radzi się dowódców najważniejszych sił. To był jasny sygnał dla całej armii, że decyzja króla to nie jest ucieczka przed krzyżacką potęgą, ale zaplanowany taktyczny odwrót. I trzeba sobie uświadomić, że potężna 30-tysięczna armia
z setkami, jeśli nie tysiącami wozów, z tysiącami koni, robi taktyczny, uporządkowany odskok na prawie 40 km spod kurzątnika i to w bardzo krótkim czasie. Świadczy to o potężnej dyscyplinie i wielkim morale rycerzy, którymi dowodził król Władysław Jagiełło i Rada Ośmiu. Trasa odwrotu też nie wydaje się przypadkowa, dlatego że postanowiono obejść rzekę Drwęce u jej źródeł. Źródła rzeki Drwęcy znajdują się w okolicach Olsztynka, mniej więcej między Olsztynkiem a Stębarkiem i Grunwaldem. Dlatego też wojsko ruszyło w tamtym kierunku. W czasie odwrotu zarządzono ogromną dyscyplinę. Straż przednią prowadził marszałek Zbigniew z Brzezia. Zarządzono zakaz używania jakichkolwiek sygnałów dźwiękowych, gdyż obawiano się szpiegów i wiedziano, że już od tego momentu do bitwy, do starcia z Krzyżakami może dojść właściwie w każdym momencie przemarszu wojsk polskich. Dlatego w ogromnej dyscyplinie wojsko maszerowało od punktu do punktu. Na wieść o wycofaniu się wojsk Korony i Litwy spod Kurzętnika wielki mistrz krzyżacki był mocno rozczarowany. Plan bitwy zaczepnej, która dawała mu wielką szansę na wygraną, nie wypalił. Dlatego też wojska krzyżackie wycofują się spod Kurzętnika i przez 12 mostów przerzuconych na rzece docierają w okolice Lubawy, gdzie rozbijają swój obóz. Stamtąd wysyłają podwody i czekają na wieść o tym, gdzie znajdują się wojska polskie. Po odskoku spod Kurzętnika wojska docierają tutaj, w okolice Działdowa. Takie zamki jak Działdowo czy pobliska Nidzica zostają zdobyte bez walki, załogi się poddają. Ale to tu przy Działdowie, w miejscowości w Wiosce Wysoka, król Władysław Jagiełło rozkłada swój obóz. I wojska są tutaj dwa dni, 11 i 12 lipca. Potem wyruszają przez Płośnicę w kierunku Dąbrówna. Dąbrówno to niewielkie, urokliwe miasteczko położone na przesmyku między dwoma jeziorami, Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała. Tu nie ma wiele miejsca. Między jednym a drugim brzegiem jeziora jest zaledwie 300 metrów i na tym przesmyku zbudowano miasteczko, przez które już w średniowieczu prowadziła droga na północ. Wojska Jagiełły docierają tutaj wieczorem 13 lipca i biorą to miasteczko niemal z marszu. Zaledwie po 3 godzinach walk całe miasteczko płonie, większość mieszkańców jest zabita lub wzięta do niewoli. Niektórzy z nich ratują się ucieczką i przez jezioro Dąbrowa Wielka płyną na drugi brzeg jeziora, a potem wędrują do obozu krzyżackiego, który został rozbity w okolicach Lubawy. Jan Długosz pisze, że spalenie Dąbrówna miało być zemstą za spustoszenie ziemi dobrzyńskiej, a król Władysław Jagiełło nic o tym nie wiedział. Dowiedział się post factum. Z drugiej strony kronika konfliktu podaje, że miasto zostało spalone na rozkaz króla. Jedno jest pewne, spustoszenie i spalenie Dąbrówna sprowokowało wielkiego mistrza krzyżackiego do tego, czego pragnął właściwie Jagiełło, do wyjścia w pole. Taktyka średniowiecznej wojny nie bazowała na prowadzeniu bitew. To, co było wówczas popularne, to najazdy, podjazdy, zajazdy, palenie wsi, palenie miasteczek, jednym słowem pustoszenie ziem przeciwnika, branie ludzi w niewolę, osłabianie jego potęgi militarnej. Natomiast unikano otwartych konfrontacji gdzieś właśnie w szczerym polu.
Natomiast w Brześciu Litewskim zaplanowano, że wojska polsko-litewskie postarają się wciągnąć Krzyżaków w otwartą bitwę. Liczono się ze zwycięzcem, dlatego że potencjał militarny państwa krzyżackiego i potencjał demograficzny był dużo mniejszy niż potencjał zjednoczonych sił Korony i Litwy. Poddani państwa krzyżackiego, którym udało się przeżyć masakrę Dąbrówna, docierają tu, w okolice Lubawy, gdzie swój obóz rozbiła armia krzyżacka. Uciekinierzy opowiadają o tym, co spotkało to niewielkie miasteczko, jak zostało podbite, spalone, ludność zmasakrowana, wzięta do niewoli, jak spalono inne okoliczne wioski. Na te wszystkie wiadomości wielki mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen padł wielki gniew i postanowił z miejsca wyruszyć naprzeciw oddziałom Korony i Litwy, aby zahamować ich pochód przez jego państwo. Teraz już wiedział, gdzie znajduje się Jagiełło i jego wojsko i wyrusza na spotkanie z obcymi wojskami. Po złupieniu Dąbrówna król Władysław Jagiełło nakazał puścić zwykłych, prostych ludzi wolnymi. W niewoli zachował tylko dostojników krzyżackich i co znaczniejszych mieszczan. Natomiast od tego momentu do pojawienia się wojsk Korony i Litwy pod Grunwaldem pojawia się wiele znaków zapytania. Większość historyków, zgodnie z informacjami zawartymi w rocznikach Jana Długosza, przyjmuje, że wojska króla Jagiełły przed zdobyciem Dąbrówna rozbiły obóz nad jeziorem Dąbrowa Wielka na południe od miasta Dąbrówno. Po spaleniu i splądrowaniu Dąbrówna pozostały w tym obozie aż do poranka rozesłania apostołów, a więc do dnia 15 lipca. I o poranku 15 lipca, po burzy, kiedy burza ustała, wojsko wyruszyło w kierunku Grunwaldu. Niewiele zostało z krzyżackiego zamku w Dąbrównie, ale to tu warto postawić pierwsze pytanie. Jak wojska króla Władysława Jagiełły dotarły pod Grunwald? Część historyków uważa, że ze względu na płonące miasto Jagiełło nie chciał, aby kolumna wojsk polsko-litewskich przeszła przez ten wąski przesmyk, tym bardziej, że płonące ruiny miały temu przeszkadzać. Jednak w świetle najnowszych badań istnieje również prawdopodobieństwo, że jednak wojska króla Jagiełły przeszły przez Dąbrówno. Płonące miasto mogło nie być tak wielką przeszkodą, skoro wojska były tutaj aż do 15 lipca, a miasto zostało podpalone 13 lipca. Co więcej, płonące miasto nie przeszkadzało w jego plądrowaniu. Inna teoria mówi, że być może zjednoczone wojska Korony i Litwy obeszły jezioro Dąbrowa Mała i w ten sposób ruszyły w kierunku Grunwaldu. Gdyby wojska sprzymierzone miały przejść przez Dąbrówno, szłyby zapewne tą drogą, która jest starym, pamiętającym jeszcze średniowiecze traktem. Ten trakt prowadzi między jeziorami i kiedy jeziora zaczynają się kończyć niczym zleja, ta droga wyprowadza wojska w kierunku Grunwaldu. Istniało takie niebezpieczeństwo, że wielki mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen, który bardzo dobrze znał te tereny, mógłby ustawić się na końcu tego leja i zwalczać poszczególne grupy, poszczególne chorągwie, które wychodziłyby z tego wąskiego przesmyku. Dlatego historycy uważają, że wojska króla Jagiełły odbiły na wschód i poprzez Turową Gardyny dotarły na Grunwald.
Teorie o przemarszu wojsk Jagiełły przez te tereny potwierdzają chociażby badania przeprowadzone na grodzisku w Gardynach. Tuż przy wjeździe do miejscowości znajduje się tak zwane Schwedische Schanze, czyli szwedzki wał, czy też góra zamkowa. Są różne legendy na temat pochodzenia tego miejsca, ale to, co udało się ustalić archeologom, to to, że w tym miejscu, w czasie bitwy pod Grunwaldem, w tym okresie znajdowała się strażnica krzyżacka, która została spalona i najwięcej znalezisk na tym wzgórzu pochodzi właśnie z tego okresu. To spalenie tej strażnicy tu w Gardynach wskazuje na to, że to właśnie tędy maszerowała armia króla Jagiełły. Droga przez Gardyny, Turowo budzi pewne wątpliwości u niektórych historyków, dlatego że trzeba sobie wyobrazić tą armię ciągnącą na Grunwald. 30 tysięcy ludzi, kilkadziesiąt tysięcy koni, kilkaset albo kilka tysięcy wozów. Przecież każdy rycerz potrzebował mieć swoich giermków, tam byli też kucharze, tam była aprowizacja. No, ta armia potrzebowała też paszy dla koni, wody. To wszystko było ciągnięte w tym wielkim pochodzie, w tym wielkim marszu. Dlatego też wojska wykorzystywały przede wszystkim dobrze sprawdzone dukty, po których można było sprawnie się poruszać. No, rodzi się pytanie, czy wówczas droga, którą tu przyjechaliśmy przez Gardyny, Turowo, to była tego typu droga, po której taka armia mogła spokojnie przejść. XV lipca o poranku rycerzy zbudziła burza, bo tak jak opisuję, to długoż była burza, padał deszcz, ale mimo to rycerze wyruszyli ze swojego obozu i po kilku godzinach marszu, być może tą drogą, docierają nad jezioro Łubień. Jezioro Łubień położone jest zaledwie kilka kilometrów od Grunwaldu. Zgodnie z tym, co pokazuje nawigacja, na piechotę od obozu wojsk królewskich w okolicach Kalborni do tego miejsca są jakieś 3 godziny. Ale to właśnie nad tym jeziorem Łubień, jak pisze Długosz, król Władysław Jagiełło kazał rozstawić namiot, który miał posłużyć za kaplicę polową i szykował się do mszy. Kiedy król szykował się do mszy, już zwiadowcy donieśli, że tam pod Grunwaldem w okolicach Stębarka, czy też z okolic Stębarka zaczynają pojawiać się krzyżacy. Było to gdzieś około godziny 8, kiedy tam dochodziło już do pierwszych potyczek. Tam harcownicy spotykali się ze sobą na jakichś pojedynkach, na podjazdach. Natomiast król Władysław Jagiełło zachował zimną krew i zaczął się modlić, a wtedy jego armia od zachodniej strony obchodziła to jezioro i zaczynała przygotowywać się do bitwy, ustawiając się vis-a-vis sił krzyżackich, które już około godziny 8 rano zameldowały się tam w okolicach Stębarka. Mówi się o tym, że król Jagiełło wysłuchał 2 mszy świętych przed bitwą nie tyle z pobożności, co z prostego tytułu, aby dać swoim żołnierzom czas na przygotowanie się do bitwy. Ostatecznie obydwie wrogie armie spotkały się na tych polach. Polach między Stębarkiem a Grunwaldem. Dlaczego akurat tu? Dlaczego Ulrich von Jungingen wybrał to miejsce do rozstawienia swojej armii? Do końca nie wiadomo. Być może przemawiało za tym ukształtowanie terenu, które wówczas, tak jak i dzisiaj, były tutaj pola. Nie było zbyt wielu drzew, gdzieniegdzie stały jakieś stare dęby, na które powspinali się obserwatorzy, którzy chcieli zobaczyć zmagających się rycerzy. Z jednej strony pole bitwy ograniczał las, w którym właśnie rozstawiły się wojska polskie. Oczywiście za tym miejscem przemawia też fakt, że być może Ulrich von Jungingen spieszył się, aby zablokować wojska Korony i Litwy, które wychodziły z tego wąskiego przesmyku w okolicach Dąbrówna. Ostatecznie jednak 15 lipca około południa tu doszło do bitwy, która trwała do godziny 16, ta główna jej część. Potem rozpoczęło się ściganie niedobitków. Ale o tym, jak wyglądał sam przebieg bitwy, dowiecie się z kolejnego odcinka Mazurskich Tajemnic.